Dzień dobry. Witam Państwa, Piotr Litka, nauczyciel historii, egzaminator związany z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży od 21 lat, czyli można powiedzieć od początku egzaminu maturalnego. Kolejna bolączka i zmora maturzystów to karykatury. No nie ma matury bez karykatury. Interpretacja tego typu źródeł historycznych wymaga wiedzy już nie tylko stricte historycznej, ale dosłownie wiedzy z różnych dziedzin życia. Często niestety tego brakuje. Mamy tutaj zadanie z bardzo prostą satyrą, adresowaną do ludzi niepiśmiennych, do ludzi prostych właśnie w XVI wieku. Ktoś to umiał pisać gdzieś tam w okolicy, na wsi, w miasteczku. Od tego byli specjaliści. Czyli posługiwano się bardzo chętnie satyrą, propagując jakieś idee. Satyra z epoki na wyznania reformowane. No i w tym zadaniu trzeba wskazać elementy świadczące o antyreformacyjnym charakterze ryciny. I proszę Państwa, cóż my tu widzimy? No widzimy tu bardzo proste skojarzenia. Pastor protestancki, no, do głowy diabeł wlewa mu swoje mądrości. No ale to trzeba rozróżnić, że to jest jakiś diabelski potrzeb. A ktoż tego słucha? Osioł i czarownica. Wiemy, że osioł to synonim no, takiego mało rozgarniętego zwierzęcia, jeszcze w dodatku upartego, a czarownica sama w sobie z definicji jest czymś złym. No, tylko trzeba to rozpoznać, nic więcej. I okazuje się, że no, niestety mamy z tym kłopoty, ale na to, żeby zrobić tego typu zadanie, po prostu potrzebna jest wiedza i umiejętności całego swojego życia, od dzieciństwa. Nie da się tego nauczyć miesiąc przed egzaminem. Mamy zadanie, w którym widzimy rysunek satyryczny przedstawiający koło polskie w Dumie Carskiej. To pewnie 1906 rok. Do tego jest bardzo krótki tekst jako źródło drugie, że no i ten tekst mówi, że w sumie koło polskie było bardzo nieliczne, miało 46 posłów, a przecież posłów w Dumie było 518. No i polecenie jest następujące. Trzeba ocenić znaczenie koła polskiego w Dumie Carskiej, korzystając z obydwu źródeł. Źródło drugie może być dla nas pułapką, no bo narzuca się sam z siebie wniosek, że koło poselskie nie może być ważne, skoro ma zaledwie 46 przedstawicieli. Ale obrazek pierwszy. I tutaj, proszę Państwa, wracam do tego wątku. No trzeba być ogarniętym. A więc na obrazku widać, że koło polskie to piękna kobieta, będąca centrum zainteresowania potężnych ugrupowań, prawicy i kadetów. Wszyscy zabiegają o jej względy. A więc no, należy tą informację ze źródła numer 2 jednak skorygować. Okazuje się, że koło polskie jest języczkiem uwagi i że odgrywa ogromną rolę w Dumie Carskiej. I wtedy musimy niestety posłużyć się argumentem związanym z tym, w jakich okolicznościach takie małe koło poselskie może odgrywać ogromną rolę. Ano w takich, kiedy mamy dokładnie tą samą liczbę posłów prawicy i kadetów. I wtedy ta garstka polskich posłów decyduje o wszystkim, o tym, kto będzie miał większość w Dumie. I wtedy takie małe koło może odgrywać ogromną rolę. Jeszcze jeden materiał źródłowy, który pokazuje, jak trudno jest takie zadanie wykonać. A więc, proszę Państwa, należało w tym zadaniu przedstawiającym Hitlera pnącego się w kierunku szczytu z napisem Moskwa, należało wyjaśnić przesłanie rysunku, interpretując dwa elementy, graficzny i napis. No i tutaj trzeba wykorzystać kilka informacji. Po pierwsze, czytamy tytuły poszczególnych źródeł, podpisy pod źródłami, to wszystko jest istotne, bo tam może właśnie wystąpić kluczowa dla nas informacja. Tak jak lekceważymy od razu obrazek czy mapę, bo czytamy tekst, bo jest kult słowa, tam musi być coś ważnego, bo to jest tekst. Natomiast na obrazku, no cóż, to dekoracja, nieprawda. Nie, żadne źródło historyczne nie stanowi dekoracji do zadania. Ono jest
bardzo konkretnie tam umieszczone i z konkretnego powodu. A więc mamy datę podaną, grudzień 41. No i Hitlera pnącego się w kierunku szczytu z napisem Moskwa. I wymowa tego rysunku jest taka. No w grudniu 41 roku Niemcy podchodzą pod Moskwę, już widzą w lornetkach Zeissa Kreml, 20 parę kilometrów od Moskwy. I brytyjski dziennik zamieszczający tą karykaturę, no niewątpliwie gdzieś tam w tyle głowy Anglicy mają świadomość, że za chwilę być może Niemcy wkroczą do Moskwy. Ale żeby nie siać defetyzmu, autorzy sugerują, że zdobycie Moskwy przez Hitlera tak naprawdę nic nie oznacza, ponieważ dalej za Moskwą jest Ural, jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Hitler tego nie widzi. Jest przekonany, że zdobywając Moskwę wygra wojnę, ale spokojnie, nasi czytelnicy, nie bójcie się, to jeszcze nie koniec.